Zabytkowa fabryka Lloyda spłonęła. Obiekt tętnił życiem, tak? No i dzisiaj w ciągu kilkudziesięciu minut całkowicie spłonął. Bydgoszcz straciła jeden z ważniejszych historycznych obiektów. Strata jest niepowetowana. No jest to zabytek w krajobrazie takim kulturowym ważny dla Bydgoszczy. Tragedia na przejściu. Mogło być tak, że nie zauważył jej. Kolejne potrącenie pieszej na torowisku. Bardzo często pośpiech, bardzo często telefon komórkowy, w który patrzymy się, no powoduje, że potem mamy do czynienia z tragedią, która jest tak naprawdę nieodwracalna. Kontrole w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kamieniu Krajeńskim. My walimy głową w mur, który jest nie do przebicia. Główne wydanie zbliżeń, Małgorzata Rogatty, dobry wieczór. Bydgoszcz straciła jeden z ważniejszych historycznych obiektów. W nocy doszczętnie spłonęła fabryka Lloyda. Ogień pojawił się w środku nocy. 40 strażaków walczyło z nim aż do rana. Nikomu nic się nie stało. Właściciele kilka lat temu wyremontowali obiekt, nadając starym przemysłowym budynkom zupełnie nowy charakter. Było to miejsce koncertów, festiwali, spotkań ze sztuką. Katarzyna Ormanowska. To jeden z ważniejszych punktów na kulturalnej mapie Bydgoszczy. Zabytkowa fabryka Lloyda spłonęła doszczętnie. Gdy na miejscu pojawiły się pierwsze zastępy, ogień obejmował całą powierzchnię dachu. Widać to na filmach, które mieszkańcy umieszczają w internecie. W takim kulminacyjnym, szczytowym momencie mieliśmy zaangażowanych 11 zastępów ratowniczo-gaśniczych, w tym drabinę mechaniczną i podnośnik hydrauliczny oraz 4 pojazdy operacyjne, także łącznie 15 samochodów. To jest ponad 40 strażaków, którzy byli zaangażowani w gaszenie tego pożaru. Najważniejsza informacja to brak osób poszkodowanych, ale Bydgoszcz straciła jedno z kultowych miejsc. Ogień strawił halę, w której odbywały się koncerty, festiwale, bankiety, potańcówki i bale. Jak podkreślają właściciele, dla nich i pracowników to ogromna tragedia. Ja tym obiektem zajmuję się już kilkanaście lat. On działa 3 lata, ale ja już nie pamiętam, ileście lat temu zacząłem się nim zajmować. To zabytek był wpisany na listę zabytków. 4,5 roku trwała renowacja. Bardzo dużo przedsięwzięć w drodze. Trzeba działać, trzeba sobie dać radę. Spalony budynek pochodził z 1887 roku. W przeszłości należał do firmy żeglugowej noszącej m.in. nazwę Lloyd Bydgoski, a w latach powojennych Żegluga Bydgoska. W fabryce produkowano m.in. kotły parowe, żurawie, łańcuchy holownicze. Budynek służył też jako stocznia, w której m.in. w 1937 roku zbudowano barkę Lemara, która obecnie zacumowana jest przy Spichrzach w centrum Bydgoszczy. Kilka lat temu, po renowacji, zaczął się nowy rozdział historii tego miejsca. Strata jest niepowetowana. Jest to zabytek w krajobrazie takim kulturowym ważny dla Bydgoszczy. Miejmy nadzieję, że służby podejmą działanie, żeby to jak najszybciej najpierw zabezpieczyć, a potem zacząć to wszystko odbudowywać. To jest najbardziej bydgoski z bydgoskich obiektów. Wiem, ile trudu włożył właściciel, żeby doprowadzić go do stanu sprzed pożaru. Wiem, ile poniósł wysiłku i także kosztów. I ten obiekt po prostu dostał drugie życie. Odbywały się tu bardzo fajne, bardzo znakomite imprezy. Mimo że na miejscu szybko pojawili się strażacy i przystąpiono do gaszenia ognia, straty są ogromne. Spłonęło całe wnętrze. Nadzór budowlany oraz biegli oceniają, na ile uda się odzyskać najstarszą tkankę obiektu. Na tej podstawie będzie można ocenić szansę na odbudowę. Liczą na nią nie tylko służby konserwatorskie i władze województwa, ale także ludzie kultury. Zrzutkę na odbudowę obiektu założyli organizatorzy festiwalu Podróżnicy. Niesamowite miejsce, słuchajcie, fantastyczna energia. Tutaj naprawdę czuliśmy się wszyscy wyjątkowo. Obiekt tętnił życiem, tak? No i dzisiaj w ciągu kilkudziesięciu minut całkowicie spłonął, jak widzicie. Jest to wielka tragedia dla wszystkich mieszkańców. Przyczyna pożaru nie jest znana. Wszystkie okoliczności związane ze zdarzeniem wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Kluczową oczywiście przy tego typu zdarzeniach będzie opinia biegłego z dziedziny pożarnictwa, który określi przyczynę zaistnienia tego pożaru. W oświadczeniu w mediach społecznościowych właściciele fabryki Lloyda piszą, że dołożą wszelkich starań, aby większość zaplanowanych wydarzeń została zrealizowana. Bydgoszcz, Katarzyna Ormanowska. Tragiczne informacje docierają także z bydgoskiego Fordonu. Po godzinie 9 przy skrzyżowaniu ulic Andersa i Kleberga
Tramwaj potrącił 75-letnią kobietę, która mimo reanimacji zmarła. To już drugi w ciągu 2 tygodni śmiertelny wypadek w Fordonie z udziałem tramwaju. Ten, który jechał tym tramwajem, mogło być tak, że nie zauważył jej. To ustali policyjne śledztwo. Wiadomo, że kierowca tramwaju wykonywał tak zwany przejazd techniczny, a więc bez pasażerów w wagonie. Było po godzinie 9, gdy policjanci otrzymali zgłoszenie o potrąceniu 76-latki. Na miejsce zostały skierowane służby. Niestety, pomimo udzielanej pomocy, nie udało uratować się życia 76-letniej kobiety. Ruch tramwajowy na odcinku przy Lesie Niepodległości był przez kilka godzin wstrzymany. Ci, którzy skrzyżowanie pokonują, często podkreślają, że w tym miejscu czas oczekiwania na zielone światło jest bardzo długi, a gdy to już się pojawi, trzeba się pospieszyć. Tu bardzo szybko się zmienia. Tamte babcia to ma ciężko nawet przejść, zdążyć. To drugi w przeciągu 2 tygodni śmiertelny wypadek z udziałem tramwaju w bydgoskim Fordonie. W połowie stycznia na skrzyżowaniu Akademicka Kaliskiego 14-latka przechodząc na czerwonym świetle wpadła pod pojazd jadący w kierunku Łoskonia i zmarła kilka godzin po zdarzeniu. Nieuważni kierowcy, pieśni, zamyśleni, nie? Po prostu człowiek nie myśli. Zagonią takie tempo życia jest. A pośpiech na drodze nie jest wskazany. Policjanci edukują i reagują na niebezpieczne zachowanie wobec pieszych i rowerzystów. Tak było między innymi w czwartek, gdy podczas akcji prowadzonej w wielu miejscach Bydgoszczy odnotowano 116 wykroczeń kierowców, między innymi w pobliżu przejść. Policjanci apelują o rozwagę także do pieszych, bo ci w zderzeniu z autem lub tramwajem często są bez szans. Ja wiem, że dzisiaj wszystkim się spieszy, ale wypadki, do których doszło w ostatnim czasie w naszym regionie, pokazują, że to niestety bardzo często pośpiech, bardzo często telefon komórkowy, w który patrzymy się, no powoduje, że potem mamy do czynienia z tragedią, która jest tak naprawdę nieodwracalna. I to jest tragedia zarówno dla osoby, która zginęła, dla rodziny, a także dla kierujących różnymi pojazdami. W 2023 roku w Bydgoszczy nie zginął żaden pieszy. Mniej było także wypadków na pasach. W tym roku tylko w ciągu 4 tygodni zginęły 2 osoby. Bydgoszcz, Błażej Karczmarczyk. Komisji do spraw zbadania sytuacji w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kamieniu Krajeńskim domagają się radni powiatowi. O nieprawidłowościach i prokuratorskim śledztwie informowaliśmy w połowie stycznia na antenie TVP 3 Bydgoszcz. Sprawą zajęły się także ogólnopolskie media. Interwencję zapowiedział m.in. pełnomocnik rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i pracownik DPS-u sprzątają na kolanach kościół. Obok na krześle siedzi siostra dyrektor. Czy tak powinna wyglądać opieka nad osobami nieletnimi, do tego ze szczególnymi potrzebami? Filmów jest więcej. Pochodzą z transmisji internetowej, która prowadzona była w świątyni całą dobę. O sprawie informowaliśmy w zbliżeniach. Temat poruszyli radni powiatowi. Na piątkowej sesji było jednak więcej pytań niż odpowiedzi. My nie robimy nic konkretnego, wiedząc o tylu rzeczach. I nie chodzi mi o oskarżanie kogoś imiennie, ale to jest dom wrażliwy najbardziej z domów znajdujących się na naszym terenie. Tam są dzieci szczególnej pieczy. Te sprawy poruszaliśmy naprawdę często i nic się właściwie od tamtego czasu nie zmienia. My walimy głową w mur, który jest nie do przebicia. Pytane o nieprawidłowości siostry Elżbietanki i sama siostra dyrektor zaprzeczają, że w ośrodku miało dziać się coś niepokojącego. Pracę na rzecz kościoła podopieczni mieli wykonywać chętnie i z własnej woli w ramach tzw. zajęć dodatkowych. Do przewodniczącego Rady Powiatu wpłynął wniosek o zwołanie zespołu, który przyjrzy się sprawie. Siostra Karolina i jej osobowość, rozmowa poprzez atak, oczernianie radnych, wypowiedzi negatywne na temat powiatu nie mogą być jakby tutaj determinantem tego, że my zaniechamy tych rozmów, że my nie podejmiemy kolejnych działań. Organem nadzorującym ośrodek dla dzieci i młodzieży jest Urząd Wojewódzki. W czwartek wszczęto kontrolę w placówce. Podobna prowadzona była w czerwcu i lipcu 2022 roku. W dokumencie pokontrolnym jest 15 punktów, które prowadzące ośrodek muszą zmienić. W tym dostosować toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zlikwidować pokoje 5-osobowe, a także zweryfikować pod względem prawnym zatrudnienie w stowarzyszeniu bądź aktywny osób ubezwłasnowolnionych. 2 takie osoby plus 3 innych podopiecznych miało pracować w kuchni. Zakres obowiązków przekraczał jednak ich możliwości, czytamy w dokumencie. Wszystkie sprawy formalne były w porządku. Tak? Oczywiście odrębnym problemem pozostają sprawy moralne
czy etyczne wynikające z tych zdarzeń i na ten temat nie chciałbym tutaj się wypowiadać. Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez dyrektor placówki, a także podejrzenie stosowania przemocy przez jedną z sióstr bada prokuratura rejonowa w Tucholi. Sprawą zainteresował się pełnomocnik rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami oraz rzecznik praw dziecka. Na wyniki kontroli Urzędu Wojewódzkiego i wyjaśnienia starostwa czeka Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To jest główne wydanie zbliżeń, co przed nami? Teren budowy Europejskiego Centrum Filmowego Kamerimicz pełen archeologicznych skarbów. Imprezy, zabawa, aukcje. Muzycy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy gotowi do wyjątkowego koncertu. Ginęli na ulicach miasta, w Dolinie Śmierci i w okolicznych lasach. 27 stycznia, w rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Hołd bydgoskim Żydom zamordowanym podczas II wojny światowej oddano podczas uroczystości zorganizowanych przez Teatr Polski i Młyny Rotera. Terenia Abt, córka Haskiela i Estery Bułków, urodzona w Koninie przed wojną, mieszkała w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej z mężem Pawłem Abtem i dwoma synami, Heniusiem i Stasinkiem. Zginęła w Ostrowcu. To tylko jedno z około 2000 nazwisk bydgoskich Żydów, którzy nie przeżyli II wojny światowej. Kiedy wojska niemieckie wkroczyły do Bydgoszczy, bardzo szybko rozpoczęły prześladowania ludności żydowskiej i rozpoczęły mordy na ludności żydowskiej. Wiemy, że już 5 września pierwsi bydgoscy Żydzi byli aresztowani i zaraz po aresztowaniu mordowani. Bydgoscy Żydzi trafiali do obozów koncentracyjnych i gett na terenie całego kraju. Wraz z nimi ginęły także miejsca związane z żydowską kulturą. Z synagogi stojącej do 1939 roku na skrzyżowaniu ulicy Jana Kazimierza i Wałów Jagiellońskich zostało jedynie kilka cegieł, które znajdują się w zasobach Muzeum Okręgowego. Poza nimi przetrwała pamięć. Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu obchodzony jest od 2005 roku, ustanowiony na całym świecie przez strukturę ONZ i również Bydgoszczy przez symboliczne złożenie kwiatów wspominamy mieszkańców, którzy byli częścią naszego miasta, częścią społeczności przed wojną. W uroczystościach udział wzięli uczniowie 8 Liceum Ogólnokształcącego, którzy na pomniku zamiast kwiatów ułożyli kamienie. Zgodnie z tradycją żydowską na grobach składa się kamyki. Kamyki nie zgasną tak jak gaśnie światło świecy, nie zwiędną tak jak więdną kwiaty, dlatego są symbolem takiej pamięci, która trwa wiecznie. Symbolicznych, lecz zapomnianych miejsc w Bydgoszczy jest więcej. To plac teatralny, gdzie latem stoi ogródek piwny. Otacza go mur zbudowany z macew pochodzących z żydowskiego cmentarza. Od kilku lat członkowie Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu zabiegają o zabezpieczenie kamieni, na których do dziś znaleźć można hebrajskie napisy. Miasto na razie nie ma planu na ich zagospodarowanie. Menadżer Starego Miasta i Śródmieścia Maciej Bakalarczyk wskazuje, że mogłyby zostać przeniesione w okolice dawnej synagogi. Plac teatralny ma zostać zrewitalizowany, co daje nadzieję na to, że nagrobki trafią w godne miejsce. Bydgoszcz, Monika Buzalska. W Instytucie Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu trwa spotkanie wspomnieniowe poświęcone jego postaci, połączone z wręczeniem nagrody Ku Chwale, której tegorocznym laureatem jest metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Olga Taraszka. Caritate in justitia, czyli przez sprawiedliwość do miłości, to słowa, które jak mantrę powtarzał prymas Józef Glemp w trakcie swojej posługi, przez co przez wielu nazywany był apostołem jedności. 11. rocznica jego śmierci jest okazją do tego, żeby porozmawiać o tym, co głosił, a także czym się zajmował. Był takim czynnikiem, że tak powiem, regulującym nastroje społeczne, łagodzącym nastroje społeczne, w okresie bardzo trudnym, możliwym, bo stan wojenny, potem odzyskanie przez naszą ojczyznę wolności. Kardynał Józef Glemp prymasem Polski był przez blisko 30 lat. Nominację otrzymał dokładnie 7 lipca 1981 roku. Jako duchowny pełnił też funkcję metropolity gnieźnieńskiego i warszawskiego oraz przewodniczył Konferencji Episkopatu Polski. W ramach spotkania w Instytucie Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu zaplanowane są dzisiaj referaty, które pozwalają poznać jego postać od nieco innej strony.
To jest pewna tradycja myśli kardynała prymasa Glempa. Jest to myśl związana z historią Inowrocławia, ale i tym, co się w Inowrocławiu działo jako miejscem urodzenia, w jakimś tam stopniu wychowania kardynała. Spotkanie potrwa do godziny 20. Weźmie w nim udział m.in. arcybiskup, metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz, a także naukowcy. W każdej chwili można przyjść i przysłuchać się dyskusji. Stare monety, naczynia czy fragmenty murów to przykłady artefaktów, jakie do tej pory udało się odkryć podczas badań archeologicznych na terenie budowy Europejskiego Centrum Filmowego Kamer Image. Dziś podsumowano prowadzone tam działania. Stare monety, fragmenty ceramiki, kule, armatnie oraz wiele innych artefaktów to jedynie niewielka część rzeczy, jakie do tej pory udało się znaleźć w miejscu budowy studia Europejskiego Centrum Filmowego Kamer Image. Pochodzą z różnych okresów, najstarsze z przełomu XIII i XIV wieku. Z dnia wczorajszego pochodzi też artefakt, jest to przedstawienie Maryi, właśnie XIII wiek. Być może jest to kwestia pasywna, coś związane z pielgrzymami, którzy tego typu emblematy na sobie nosili. Odkryte zostały także relikty murów budynków, które kiedyś się tutaj mieściły. Wydaje mi się, że najcenniejsze to jest właśnie są te struktury, które tutaj dzisiaj w ziemi możemy zewidencjować, możemy je zabezpieczyć, możemy je opisać i te spoiwy i tak dalej. To są chyba te najciekawsze rzeczy, które nie występują jakby w zapiskach pisanych, a są tym wkładem w funkcjonowanie w szeregowych, bardzo zresztą bogato w litografiach pokazywanych przed miejscowości. Zabezpieczone odkrycia, przynajmniej na razie, zdaniem inwestora oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków, nie wpłyną na realizację inwestycji. Wszystkie te odkrycia i te relikty nie pozwalają nam na to, żeby w pełni taką ekspozycję tutaj zrobić, ponieważ rzeczywiście one nie stanowią jakiegoś całego fragmentu czegoś w pełni rozpoznanego. Ale no, badania trwają, jesteśmy w zasadzie na samym początku tych badań. Część znalezionych artefaktów ma zostać zabezpieczona i wyeksponowana w centrum filmowym. Zakładamy, że część tego muru po prostu rozbierzemy, albo w całości nawet we fragmencie przeniesiemy i będziemy próbowali wyeksponować w nowym budynku. Takie jest wstępne założenie. Ma zostać także wydana specjalna publikacja, w której podsumowane zostaną odkrycia. Michał Górski, TVP 3 Bydgoszcz. Potrójne szczęście w Toruniu. Maria, Bernard i Rosalia to trojaczki urodzone w listopadzie 2023 roku. Dzisiaj razem z rodzicami i dziadkami maluchy odwiedziły prezydenta miasta. W blasku fleszy Marysia, Rosalka i Benek. Każde inne równie mocno kochane. Każdy ma zupełnie inny charakter, wygląda zupełnie inaczej, inaczej je. Naprawdę są, no ale są super, są razem i dużo nam zmienili w życiu. Ona Torunianka, on Holender. Przyjechał tu tylko za pracą, to miłość zatrzymała go tu na stałe. Anna i Aleksander Schoff z rodzicami zostali po raz pierwszy. O tym, że urodzą się trojaczki, było wiadomo już w 7 tygodniu ciąży. To był roller coaster emocji. Początki po porodzie nie były łatwe, ale z każdym dniem dajemy sobie coraz lepiej radę. Mamy wielką pomoc od bliskich. Ich do pomocy nie trzeba namawiać. Wnuczęta skradły serca dziadków. Mieszkamy w lesie, czyli spacery leśne już od dzisiaj. Zawsze co niedziela przyjeżdżają na obiady do babci. Babcia dobrze gotuje. Maria, Rosalia i Bernard. Imiona trojaczków nie są przypadkowe. Otrzymali je po dziadkach. Bardzo, bardzo czekaliśmy na kolejne wnuki, także dla nas to była najpiękniejsza wiadomość tamtego roku. Każdego roku na świat przychodzi około 1500 Torunian. W ostatnich latach w Grodzie Kopernika trojaczki witano 14-krotnie. Wiem, że trudy niemałe, bo także trójka przyprawia więcej obowiązków i zadań, ale wiem, że będą szczęśliwie i dobrze żyły. Gratulacje, prezenty i przede wszystkim życzenia zdrowia i radości. Tak, toruńskie trojaczki rozpoczynają życie. Powodzenia. Toruń, Aleksandra Ciekot. Trwają ostatnie przygotowania do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czasu coraz mniej, ale nikt nie ma wątpliwości, że w niedzielę wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. Sztaby w Białych Błotach i we Włocławku są już w pełnej gotowości. Na mieszkańców czeka wiele atrakcji. Puszki, plakaty, serduszka. Wszystko już prawie gotowe na wielki finał. Do sztabu w Białych Błotach zgłaszają się ostatni wolontariusze.
Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tej akcji? No, dla pomagania ludziom po tej pandemii. Straszne, co się działo. Super, że taka organizacja istnieje, że można zbierać pieniądze dla ludzi. W akcję włącza się cała społeczność, w tym także najmłodsi ze szkoły podstawowej w Białych Błotach. Tutaj robimy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2024. Rysujemy drzewa z serduszkami i... Po co to robicie? Włączacie się w akcję? Włączamy się w akcję, tak. Wśród wolontariuszy są też tacy, którzy niegdyś sami skorzystali z pomocy orkiestry. Miałam chyba chory brzuch i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dała sprzęt do szpitala i przez to teraz mam zdrowy. Właśnie teraz zawsze co roku wpłacamy pieniądze, dlatego właśnie. W sztabie pełna mobilizacja. Na mieszkańców od godziny 15 czekają liczne atrakcje. Mamy mnóstwo cudownych prac. Przede wszystkim panoramy podarowane nam przez pana Macieja Kuleszę, lokalnego fotografa. One co roku pojawiają się na naszych licytacjach i rzeczywiście mieszkańcy je uwielbiają. Dodatkowo będziemy mieli serduszka ceramiczne wyprodukowane w naszej pracowni. Pełna mobilizacja panuje także we Włocławku. Na mieszkańców czekają rozmaite atrakcje, m.in. licytacja meczu z prezydentem, zawody sportowe, koncerty i tradycyjne światełko do nieba. Po ulicach miasta od godzin porannych w niedzielę ruszy 493 wolontariuszy. W tym dodatkowo jeszcze 155 osób będzie zaangażowanych. Oczywiście samo rozliczenie i całą akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I młodzież, i pracownicy również z wielką przyjemnością angażują się we wszystkie akcje. Zostają bezpłatnie w szkole, żeby tą szkołą zarządzać, żeby otworzyć drzwi, żeby ugościć wolontariuszy. Tegoroczna orkiestra gra z hasłem Tu wszystko gra OK. Zebrane pieniądze będą wsparciem dla oddziałów pulmonologicznych. I tak zmobilizowani przechodzimy do informacji sportowych. Mirosław Wysocki, dobry wieczór. Dobry wieczór. Poznaliśmy parę 1/8 finału Puchar Polski na szczeblu Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Najciekawiej zapowiada się spotkanie derbowe w Bydgoszczy. Zawisza zmierzy się z Polonią. Zawisza Bydgoszcz, triumfator sprzed roku oraz sprzed dwóch lat, o awans powalczy z występującą w czwartej lidze Polonią. Będzie to pierwszy mecz tych dwóch ekip od ponad 20 lat. Otoczka pewnie wokół meczu jest troszkę inna i jest to duża atrakcja dla fanów przede wszystkim. Natomiast no my musimy zrobić swoje, no bo będziemy oczywiście faworytem tego spotkania, więc no nie zakładamy tutaj innego scenariusza jak to, żeby przejść dalej do kolejnej rundy. Pozostałe pary 1/8 finału również zapowiadają się ciekawie. Toruńska Elana zmierzy się ze Skrwą Skrwilno, a rezerwy Olimpii podejmą Wisłę Dobrzyń. Interesujące będzie także spotkanie lidera czwartej ligi w Dyświecie z MUK z CWZS Bydgoszcz. Mecze 1/8 finału Okręgowego Pucharu Polski odbędą się w terminach 2 i 3 marca. Wyjątkiem będą starcia zespołów z trzeciej ligi, Zawiszy i Elany, które zostaną rozegrane 6 marca. Więcej o sporcie po wieczornym wydaniu zbliżeń. Mirosław Wysocki, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Pogoda nie daje nam wytchnienia. Opady deszczu, silny wiatr, tak zapowiadają się najbliższe godziny, ale o szczegółach Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Ta nadchodząca doba przyniesie nam, drodzy Państwo, dość dynamiczną, momentami nawet niebezpieczną pogodę. Zima na moment przypomni sobie o nas i powróci do Polski i do regionu, bo właśnie tej nocy pojawiać się będą opady deszczu i deszczu ze śniegiem, które momentami mogą być dość intensywne. Na termometrach w nocy od 1 do maksymalnie 2 stopni. Podobnie będzie jutro w ciągu dnia. Przez cały dzień na niebie towarzyszyć nam będą niskie chmury warstwowe. One będą przynosiły opady śniegu i śniegu z deszczem, na termometrach maksymalnie 2 stopnie. No i na to wszystko, drodzy Państwo, jutro niestety cały czas będziemy mierzyć się z silnym, momentami porywistym wiatrem, a zatem odczuwalna temperatura na pewno będzie dużo niższa. A ja zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody już za moment. Do zobaczenia. I jeszcze smutna informacja. Zmarł profesor Włodzimierz Jastrzębski.
Wieloletni i ceniony wykładowca m.in. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Był nauczycielem wielu pokoleń studentów. Specjalizował się w badaniach z zakresu historii najnowszej, w szczególności okresu II wojny światowej oraz historii ziemiaństwa na Pomorzu. Dorobek naukowy profesora liczy się w setkach publikacji. Profesor Włodzimierz Jastrzębski ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Habilitował się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1993 roku. Przez większość swojego zawodowego życia związany był z Bydgoskim Uniwersytetem, gdzie pełnił m.in. funkcję dyrektora Katedry Historii, dziekana Wydziału Humanistycznego oraz dyrektora Instytutu Historii. Przez cały czas, aż do 2010 roku, był kierownikiem Zakładu Historii Najnowszej i Współczesnej. Profesor oznaczony był m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Historia nie była jego jedyną pasją. Z zamiłowania był również szachistą. Profesor Włodzimierz Jastrzębski zmarł w wieku 84 lat. Tą informacją kończymy. Wieczorne wydanie zbliżeń o 21.30. Do zobaczenia.